Jest 19 lipiec. Witam stałych bywalców mojego kanału oraz osoby, które trafiły na niego niedawno. A z racji tego, że nadchodzi weekend, niech się dobrze zacznie każdemu z Państwa on, to w tym filmie pokażę takie moje, jak to powiedzieć, takie moje cuda ogrodowe. Zerkniemy do kilku zakątków, co skrywają. Bardzo dziękuję, że jesteście. To jest miłe czytać komentarze Państwa. Pięknie dziękuję. A może widok niektórych roślin przywróci komuś radość życia, którą gdzieś zatracił z różnych powodów. A jeżeli ktoś taki ma jeszcze kawałek działki, większy czy mniejszy, to zechce również uprawiać cośkolwiek, że tak jakby powiem, wróci w cudzysłowie do żywych. Mamy na co dzień różne problemy. Ciężko jest nieraz podołać. Także głowa do góry, kto ma w tej chwili doła, któremu jest trudno. No, zaczynamy. A swoją drogą człowiek ma tak chwiejne nastroje, emocje. Spójrzcie, to jest kleome. I pierwszy raz, odkąd ją mam w ogrodzie swoim, czyli od 3 lat, trafił mi się taki odcień. Mocny fiolet. Tu widać strąki nasienne. Zaraz pokażę. I w innych barwach różu. Ten naprawdę jest mocno nasycony. A pójdziemy tam. Pośród arbuzów. O, kotek. Pośród arbuzów rośnie jeszcze tu kleome. I tu jest zupełnie inny odcień niż tam, gdzie byliśmy. I ten kolor to ja posiadam cały czas. Natomiast jeszcze jest kwitnąca na biało kleome. Powiem, że bezproblemowa. To nie będzie kwietny tylko film. Będzie warzywno-kwietny. Zobaczcie. Można uprawiać arbuzy. One mają różny kształt. Ten nazywa się zielona torpeda. I na przykład on był obrzydliwy 2 lata temu. Stwierdziłam, że go nie wysieję już więcej. Ale w tym roku dostał szansę. Ja piszę daty, kiedy się zawiązały owoce. 7 lipca ten egzemplarz, a teraz warzywo, ale nie arbuz. Co przypomina Państwu roślina dyniowata o takich liściach i to położąca się w 3 strony. Raz, 2, 3. Cóż to może być? Kocie, prowadź. To jest wyjątkowy warzywo. Zobaczycie wygląd czat. A podejdziemy od tej strony. I teraz zobaczcie, co tu się skrywa. Oto przed Państwem Pattison. Pattison dwupalczasty. To jest taki egzemplarz, którego nie zerwę, dopóki nie zobaczę oznak psucia się. Jest gigantyczny. Na nasiono. Chcę zobaczyć, jak wielki urośnie. On ma takie palce w 5 stron, rzekłabym, świata. Piękna sztuka. Nie jest to jedyny owoc na krzaku. I on się strasznie położy.
Nie sądziłam, że patisony się położą na innym pędzie obok arbuza. Rośnie taki mały. On już powinien być zerwany do fazy konsumpcyjnej. No, jest w takiej fazie. Ale niech rośnie. I to nie jedyne owoce. Owoce warzywne. O, podejdę bliżej. Proszę, tu obok arbuz. Jakiej odmiany? Oranżowy i korola. Jest jeszcze wielkość pomiędzy tymi dwoma. Przepraszam za hałas, ale no, nie ma kiedy nagrywać, żeby było cicho. Jest to wielkie wyzwanie. Dobra, gdzie leży trzeci owoc patisona? Nieopodal kota. Tam. Zobaczcie. No ekstra, nie? Ten ma szeroki rozstaw palcy. Chodź, a tu już nie. Jak zerwać, to pokażę w całości. Jest i czwarty. Tlenny, mimo takiego kolosa, którego zostawiłam na krzaku. Ale to nie jedyny piękny patison. Zaraz zobaczycie drugi. Tu jest cynia daliowa. Cynia, wspaniała roślina. Zapylacze do niej przylatują, a mało tego, kwitnie cały sezon. Przechodzimy przez foliaczek z pomidorami. A cóż tu napotykamy za gromadę? To pomidor mega groniasty, o czerwonych owocach. Takie ma kiście. I wyszliśmy tu, gdzie zaczęłam film. A zobaczcie, to jest kanna, którą wysiałam z nasion. Podam zaraz jej nazwę. Kanny wysiane późną zimą zdążą spokojnie zakwitnąć tego samego roku. Ta była wysiana 28 stycznia, nazywa się Scarlet. Już przekwita. Kilka mam sadzonek. Trzeba będzie nasiona zebrać, bo nasiona kanny, takich innych niż te powszechnie spotykane, są rarytasami. A tu jedyna sadzonka Titonia. Ta roślina potrafi urosnąć do 2,5 metra. W opisie do 1,70 m, ale ja miałam 2,5-metrowy egzemplarz. A teraz warzywo, do którego podążam. Również roślina dyniowata. Zobaczcie, liście również się położy i to jest również patison. Patison dwupalczasty, ale zielony. I w tej części jest słońca znacznie mniej niż tam, gdzie był poprzedni patison. Tu słoneczko jest tylko do południa. Pierwszy owoc był maleńki, zgnił i odpadł. To jest jego drugi owoc. Od sprzedawcy z Holandii, Vreeckens Zaden. Sklep nazywa się internetowy. A tamto? Od węgierskiego sprzedawcy. Tamten patison. Valerkade. Zapraszam na filmy. Wpisuję narodowość, kraj, z którego kupuję nasiona. Flagę dodaję i prezentuję nasionka, które kupiłam. Także zapraszam na mój kanał. Zakładkę wideo. Tam jest dużo różnych ciekawych rzeczy dotyczących zakupów. Skąd i co, za ile.
A jak jesteśmy przy roślinach dyniowatych, to wejdziemy w ten zakątek. Proszę nie patrzeć na tak brzydkie liście oklepnięte. Jest upał, 30 jakieś 6 stopni. Choroba również jest, tego nie uniknę. To są różne, przeróżne ogórki. Przeróżne. W tym ten fantastyczny. Ale no z powodu upału liście wyglądają tak, jak widać. Tylko co tu się kryje i jak się nazywa. Oto Gagon Cucumber. Od sprzedawcy z Węgier. Valerak. Zobaczcie, co tu jest. Co tu się kryje. Także jak macie kawałek działki, kupujcie. To są jadalne warzywa. Nie trujące. Jak coś będzie trującego, o tym powiem. Ale takich nie mam. Poza rośliną o nazwie rącznik, ale to kwiat. W towarzystwie białego winogrona. Bardzo pestkowego i słodkiego. Leżą dwa ogóry. Różna faza dojrzałości. Jeden z nich dynda. Czy jest ich więcej? Nie wiem. Raczej nie. Nie sprawdzałam. Bestie dwie. Gagon. To ma być brązowy ogórek. Dosyć ciężki. Może koło kilograma. Ma wagi. Nie jedyny niezwykły to ogór. A tu co to tak dziwnie wyglądającego? Cóż to jest? Cóż to jest? Przyjrzyjmy się skórze. Dziwak. Tak się nazywa. Ogórek melonowy. Słoneczko nie pozwala tak w pełni jego barwy pokazać. Ale jaka końcówka się wytworzyła? No, szok. Dobra, jest jeszcze jeden. Tylko czy to jest melonowy, czy to jakiś inny potwór? Ten gigant to jest również ogórek melonowy. W pełni jadalne owoce to są. W pełni jadalne. Ale ja chcę wydobyć z nich najwięcej, ile się da. Tak z ciekawości. Do jedzenia są ogórki zwyczajne. A te mają urosnąć na jak największe, jak najdłuższe. Może będą nasiona, które przetrwają sezon zimowy. Będą zdatne do wysiewu. Zarąbistych. Także taka zabawa. Może mówię właśnie, odnajdziecie Państwo radość życia, ucieczkę od czegoś tam. I co, jest jeszcze jeden. Oj, to nie tylko jeden. Takie się powiązały. Cudaki. Na mizerię jak znalazł. Chodźmy dalej. Gdzie nas, Kiciuś, zaprowadzisz? Byle nie do miski z jedzeniem. A tu uciekł ogór. Ale to już nie jest melonowy. On będzie mocno żółty, niczym banan. Nazywa się tak. I tak brzydko wygląda jego krzak. Geletros. Ze sklepu włoskiego Precious Seeds. Tam są różne fajne cuda. Boże święty, ja spędzę czas przy ogórkach. Tu kolejny. Piękny, piękny. Tego już zerwiemy.
a nazywa się Kibedi. Rośnie u nas w kilku miejscach. W foliaku również. On brązowy ma być. Kibedi. Smakuje normalnie, nie jest przejrzały, nawet w fazie brązowej. A tu ogórek Sikkim. Taki dyndający. Uch, uciekł skubaniec. No jest ciekawy ten świat przyrody. Bardzo. Sikkim. Cucumber Sikkim. Ogórek Sikkim. Proszę. A teraz coś pięknego, pysznego. Arbuzie. Jeszcze nie gotowy do zbioru. Waży jakieś 3 kilo. Jest to Suga Eloi, który nie powiela cech, gdy zbieramy nasionka, bo jest F1 i zaszczepiony jest na tykwie azjatyckim. Tu natomiast nie wiem jaki to arbuz, a wiem. O, jest to grizzly. Pierwszego lipca zawiązane. Jeszcze mu brakuje. I tak wyglądają liście arbuzów. Oraz tak. W kropki. Owoc też jest w kropki. To Moment Stars. O takich liściach. Czyli tak wyglądający arbuz. Moment Stars może być jeszcze podłużny, nie tylko taki okrągły. A obok Blake'i. A obok Danubiana. Która choruje. Ósmy czerwiec zawiązałaś. A tu kolejne odmiany. Świat arbuzów jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Niestety wśród nich, w tym świecie arbuzowym, takie dzieją się rzeczy. Fuzarioza, fuzarioza, fuzarioza. Czekam, aż da radę dojrzeć ten owoc. To jest również z nasion zebranych z odmiany Suga Eloi. Nie powiela cech, dlatego wygląda inaczej. Jest jeszcze jeden na tym samym krzaku. No, może zdąży dojrzeć. A tu jakiś, nie wiem jaki, zawiązał się. Oto kanna Glaucara. Dopiero rozkwita, w połowie jest z kwitnienia.
Jest już przekwitły kwiat, jest jeszcze nierozwinięty. Ma takie jasne liście. A tu bazylia. Nasiona będą do zbioru. Tu kolejna. Są różne odmiany bazylii, jak dowiedziałam się. A tu zatrpian wrębny. Wysiałam i będę zawsze go siała. Są różne kolory. Można ususzyć. Nie traci barw. Przez zimę. A to jest kiciuś, którego leczymy. Obcy kot. Jak widać, zapylacze lubią tego kwiatuszka. A to jest fantastyczne winogrono. Bardzo słodkie, o ciemnych owocach. Odmiana nieznana. Z Ukrainy sąsiadka przywiozła dla siebie sztobry do ukorzenienia. Jak wychodziło na drogę, to urwałam trochę gałązek, ukorzeniłam i są owoce. Tu rosną dwie sadzonki. Bardzo grube i słodziutkie. I co jeszcze? Jak rozwijają się kwiaty, są prześliczne różowe liście. Prześliczne. A tam, w głębi, na betonie, koty. Czy to nasze, czy obce, przychodzące, takie jak kiciuś, chowają się. Tu jest jeden wielki galimatias. Zobaczcie, zobaczcie. Cóż to jest? Mamy 19 lipiec. A co to jest? To są malutkie sadzonki arbuzów. Skąd się wzięły? Skąd? No właśnie stąd, ze skrobywania ziemi, z doniczek, z wysiewami. Właśnie arbuzy mi nie kiełkowały i wierzchnią warstwę zrzucałam do kastry. Okazało się, że paręnaście mi wykiełkowało. No, pewnie nic z tego nie będzie. Ale rozsadziłam. Dzień dobry, kotku. Dzień dobry. Ja wiem, że ty do mnie to ho, ho, ho. W końcu się zajęła tobą jakaś osoba. Tak. No dobra. A tu ciekawostka. Kto zna tą roślinkę? To jest heliotrop. Przepięknie pachnie. A czemu on taki mały? Ktoś zapyta. Dlatego, że ukorzeniłam go z gałązki. Da się, wiecie? Jak pelargonie, tylko trwa to dłużej. Da się. Kilka było wytkniętych gałązek malutkich, mniejszych od tego, co widzicie. I da się. Ponad miesiąc temu. No, tak, kiciuś. A tu mały arbuzik. Sadzonka rośnie w donicy. Są i większe. Tu jest kilka sadzonek. Właśnie ten sam przypadek, tylko wcześniej się to zadziało. Wcześniej zeskrobane z ziemi wierzchnie i nasiona wpadły. Tylko to było już wcześniej. A tu dopiero teraz, ponieważ wyrzuciłam wszystkie doniczki z nieskiełkowanymi roślinami. Tam były i melony, były jakieś ogórki, były tykwy. Jak na razie widzę arbuzy. I z tych wcześniej, zobaczcie, takie już są bimbały. Odmian nie znam. Wiadomo z jakiej przyczyny. Jeden wielki galimatias. I jest tu onętek siarkowy posadzony. A tu już jeden kwitnie. Cynie również. Uciekł zapylacz. I jest tu jeszcze jeden arbuzik dyndający. Potem coś podłożę pod niego, niech nie ciągnie tej sadzonki w dół. No a tu co? Byle co? Do wyrzucenia, nie zawiązał się arbuz. No i pomidory wkitrane,
nadmiar sadzonek. Trzeba je do konstrukcji tu podczepić. W tym niewypielonym gąszczu lilie kwitną. W tym roku są niskie. Kilka jest zaledwie większych. Zapach fantastyczny. Zapach piękny, ale otoczenie obrzydliwe, bo jest fura zielska. Miesiąc temu było wyrywane, ale co z tego? Tak jakby jeszcze silniej zaczęło odrastać. Kolejna lilia. Któregoś razu przyszedł kotek, którego widzieliście, ten kiciuś. I na szyi, na tym białym, był cały żółty. Wymazany jakimś pudrem. A to była przyczyna taka. Pyłek z lilii. W pewnym miejscu lilie leżały na ziemi kwiaty. A on widocznie położył się i posmyrał. Cała szyja żółta. Ale zapach. Warto lilie kupować. Niekoniecznie w tym czasie, co są sprzedawane. Najczęściej. Warto jest kupić na koniec sezonu, gdy są duże wyprzedaże. O połowę i ponad połowę mniej potrafią kosztować. W ogóle wszelkie rośliny. Także polujcie Państwo. Nie mówcie, że aha, mam. Bo przez zimę z tym, co macie, coś się może zadziać. Możecie część stracić kolekcji. Różne są przyczyny. A tak to na wyprzedażach warto jest się zaopatrzyć. Na słoneczniki, to jest dopiero bajeczka. Piękne. Co by nie było, pospolita roślina, ale tak przyciąga wzrok. I nie tylko, owady również. Motyle jak lubią siadać. Jest. Rewelka. I tu mam takiego giganta. Wysoki, wysoki, o bardzo wypukłym kapeluszu. Część słoneczników ja wysiałam, a część same. I glicynia zaczyna kwitnąć drugi raz. Strasznie silne to pnącze. Tak podcinamy go trochę kosztem kwiecia. I tu całe mnóstwo słoneczników, takie jakby zrośnięte. Koleżanko Moniko, to jest słonecznik nasion od ciebie z kiedyś. Właśnie z takiego, które były wzrośnięte. Bo u koleżanki Moniki na kanale Monika prezentuje jest w zeszłym roku, czy dwa lata temu miała całe morze tak bardzo wzrośniętych. Tutaj to jeszcze nie są. O, tu są jakby odrębnie. Poza tym, ale całe morze dziwaków. Taki maleńki również rośnie stoniczkowych. Cynia oraz takie cudo. Dopiero zaczyna kwitnąć ten rodzaj i ten. Kanny z nasion przekwitają. I te zawiązują nasiona, ale są odmiany, które nie zawiązują nasion. Chociaż już wiem, że zdarza się wyjątkowo, bardzo rzadko, że nawet takie, które nie zawiązują, potrafią zawiązać. A obok dalia niedawno rozkwitła z niskich, a nazywa się Galery Pablo. I teraz kolego Marco Polo uprawa. Tak nazywa się kanał, który prowadzi kolega mój. On ma mnóstwo arbuzów, kwiatów, batatów. Teraz i wszystkiego. Pięknie jest. Spójrz.
Znasion od ciebie z 2022. Wcześniej nie siałam jej. Ona jest bardzo podobna do tej aksamitki z Wielkiej Brytanii, którą mam, Marigold. Czyli, no, tak. Tu mamy dalię i ruszamy do kolejnych warzyw. A po drodze cynie kolejne. I aksamitka. Pelargonia. I pelargonia o takich pięknych kwiatach. Takie różyczki. A ta jest z nasion biała. I w doniczce wiszące je wraz z pomarańczową cynią i aksamitką. A w kąciku oleander. O lekko różowych kwiatkach. Trudno jest ten odcień oddać. Bardzo łososiowe. Powiedzmy, kwiaty są w tym kolorze, gdzie widać jest te pąki. Ale ucieka to. O, teraz widać. Oleander. Zaczął kwitnąć pierwszy eukomis, inaczej warkocznica, komosa. Jest kilka odmian eukomisów. Inaczej lilia ananasowa. Piękne. Są o białych kwiatach również. Inne jeszcze nie kwitną eukomisy. A teraz idziemy tam. Na stanowisko moje. Arbuzowo, melonowo, fasolowo. I tak dalej. Spójrzcie, kto nie zna takiej roślinki? Kto nie wie, jak się nazywa? Jest to fasolnik. Na opakowaniu nie napisano, jaka odmiana. Jadalna sprawa to. On smakuje jak fasolka szparagowa, tylko jest znacznie sytniejszy. I tak wygląda nieciekawie, bo już powinien być dawno zerwany. Powinien być w takiej fazie zerwany jak tu. Więc dlaczego wisi? Tak jak w przypadku Patisona, dla nasion. Chcę mieć swoje nasiona w moich warunkach wyhodowane. Jest szansa, że będzie lepsza kiełkowalność. A tu już przekwitnięty jest kwiat. A o fasolniku osobny filmik zrobię, bo któregoś dnia wcześniej rano nagrałam, jak pięknie kwitną kwiaty. Najdłuższy strąg 61 cm miał w zeszłym roku, tylko fioletowego fasolnika. Ale fioletowego w Polsce jadalnego nie kupimy. Tego jeszcze nie mierzyłam. Chciałam, żeby zwisały po ogrodzeniu. One zwisają, owszem, też. Tu nawet na jabłonce zaczepił się. Ale zaczęły się tak nisko wiązać. Taka ciekawostka. Tu rosną melony. Tykwy, kukurydze. Dalie. Dopiero zaczyna się czas kwitnienia ich. A tu ten, który mnie śledzi non-stop. Krok w krok za mną. Dobra, prowadź kocie, co pokażemy. Stop, Kiciuś, stop. Kiciuś odpocznie, a ja nagram. Ach, jaki zdenerwowany. Mrr. Słuchajcie, proszę bardzo. Włosy węża w tłumaczeniu ogórek wężowy. Owoce mają do 1,5 metra dorastać. Do. U mnie chyba tego nie zrobią. Tu jest okaz ekstra. I też się miały piąć. I będą.
w miarę wzrostu pędów, które poprowadzone są. Jedna faza. Tu już mamy większy, dłuższy. Kiszeczka owłosiona taka. A jak to się nazywa? A tak, i sprzedawca jest podany na spodzie. To jest sprzedawca Noki Home. USA Schlangen Gurke. Taką ma nazwę. Na eBay kupione. Bardzo dużo jest ich zawiązanych. Wyginają się w lewo i w prawo. Jadalna rzecz, jadalna. Ale ja nie wiem, co robić. Czy już spróbować jakiegoś, czy czekać? Zobaczymy. Na razie czekam, aż się ściana zabudowuje. A tu patrzcie. Szok. Bacyna kwiecia. I pachnie. A owady nie wiedzą, do którego kwiatka mają wlatywać. Wybór, że hej. A to... Tam widzieliście Pattisona, który się płożył krzak. A to jest cukinia. Cukinia o nazwie Rogosa friulana. Taka z brodawkami. Jadalna, nieozdobna. Jadalna. Ona ma mnóstwo już owoców kolejnych. Taka plenna, że hej. I ja oczywiście jak najdłużej na krzaku potrzymam ten pierwszy owoc. Bo to moja pasja. Bo to moja pasja. To nie tylko praktyczna strona się liczy. No zobacz, jest cała masa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A obok dynia japońska uhikikuri. Hubbard. Blisko ogrodzenia się zawiązała. Też chciałam, żeby zwisała. Ale będą to robiły kolejne. Takie jak ta. Pomalutku, pomalutku. Mor. Cześć. Cześć. Dalia rozkwitła niedawno. Tak, kiciuś. Kolejna kanna o pięknych liściach. I pomarańczowy kwiat będzie miała. A tu przekwita. Czerwony, mocno nasycony w kolor. I ciemne liście. A ta, piękne liście, ale jeszcze nie ma kwiatów. A tu warzywa giganty, bez owoców. Na razie rosną. I niech rosną, na razie niech rosną masą zieloną. To jest dyń o wadze 500 kilo, 900 kilo. Lecz mamy pierwszy owoc gigantycznego warzywka. A jest nim, o mój Boże, nie mam, nie mam. A się cieszyłam. Kabaczek. No niestety, czyli jeszcze nie mam zawiązanego kabaczka giganta. Ach, diabli by wzięli. No nic, czekamy. Czas ucieka. A tu rosną bakłażany, papryki. I tu zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne. To nie są pomidory. To jest bakłażan turecki. O pomarańczowych owocach. Takich niedużych. Ale jak, zobaczcie. Jak one mają tu grono. I w dół skierowane są. Pięknie. Kwiaty białe. Tam papryki. Tam krzaczek pokazałam, a z drugiej strony jest drugi. Tu już inny układ owoców. A ogólnie to papryka ostra, słoniowa, elephant. Będzie czerwona.
A ogólnie, słuchajcie, to tu robią co chcą warzywa. Pomidory leżą, bo tak ma być, tak chcę. W innych miejscach są pięknie prowadzone, ale tu ma być naturalnie. Co nie jest wskazane, ale zobaczcie. One się same wspierają. Tyle owoców mają. Tu maliniak karłowy. No tak z ciekawości. Tu krzakiwano, jeszcze owoców brak, a to ten rzekabaczek. Gigant. To jest krzak bakłażana, odmiana Udumal Pet Stripet. 17 luty wysiew. Zobaczcie, jaki kwiat. Wielgachny. To będzie kolorowy bakłażan. Kolorowy, piękny. Zapraszam, zaglądajcie na tenże mój kanał. A tu bakłażan Sancho Panza. O ciemnych łodygach. Jakimże pięknym kwiatuchu. Łodygi ekstra. Ta odmiana już mi się podoba. A tu papryka Murasaki Purple. O ciemnych łodygach, ciemnych owocach małych. I tak sobie to rośnie wszystko. Czerwone kwiaty fasoli. Odmiana Espagne Violet. I ukryte dwa melony. Uprawiajcie warzywa, próbujcie Państwo. Już tam egzemplarz szybko rośnie, szybko. Drugi dziś jest deko mniejszy. Różne odmiany. A te liście należą do kukurydzy, którą kupiłam jako ozdobną przed 3 czy 4 laty. Można robić osłonę, żywopłot poniekąd, gęsto sadząc. Efektowne liście ma. I na różne odcienie się przybarwia. Raz więcej bordo, raz kremu. A to jest haber amerykański. Pięknie rano. Pięknie wygląda rano. Teraz widzę, że chowa się. Jedyną sadzonkę mam. A dookoła rosną dalie. Zaczynają kwitnąć. Raz tak, raz tak, raz tak. Różnie posadzone zostały. W tym foliaku wielkie sałaty, przepraszam, kapusty stożkowe. Liście zewnętrzne giga. Były jeszcze większe, ale no trzeba było oderwać. A tu się wiąże głowa, że hej. A na stanowisku numer 2 ukryte są przepiękne patisony. O, to jest miks i zgadza się z tym, co jest na wizerunku. Zobaczcie, jaki byk. Pattison. Pattison. Ja trzymam go też, żeby urósł jak największy okaz. Bo tak ogólnie my nie lubimy za bardzo jeść dyniowatych. To z arbuzami i melonami. Je się, ale to nie jest tak, wiecie, jak Państwo. Do gularzu uczymy się jeść. Więc mi nie zależy na ilości owoców, tylko na wyglądzie. Na tym czymś innym. Jest jeszcze, nie wiem, czy piękniejszy okaz. Wypowiedzcie się, czy ten? Czy ten, który tu? Zobaczycie. A na razie jest bardzo mało owoców. Na szczęście to jest inaczej wyglądający z tego miksu od holenderskiego sprzedawcy. Reeken Zaden. Zobaczcie. Tego nie za bardzo mam jak pokazać. Możliwe, że dużo brodawek ma tam od spodu. Ale krótki bardzo ma pęd. Tak jakoś go. Który ładniejszy? A to jest ogórek Ibis. On ma najładniejsze liście ze wszystkich odmian ogórków, które mamy. Ibis.
numer jeden. Rośnie jeszcze tam. Oraz foliaku. No, pewnie nie wszystko, co piękne, fajne, ciekawe pokazałam. I tak już długo film trwa. To jest arbus, jakby co. Też tak może wyglądać arbus. Nie tylko w pasy. Moment Stars. Kukurydza, słonecznik. A ja lubię te słoneczniki, które mają dużo jeszcze odnóg. Bo wtedy mam dużo kwiecia na jednej sadzonce. Jak przekwitnie ten, to będzie całe mnóstwo innych. Aksamitka. Koleżanko Moniko, dalie od ciebie wszystkie tu zostały posadzone. Kilka już przekwitło, ale ponieważ upały, to szybko przekwitają. Obecnie ta kwitnie. To dopiero początek. A tu poobrywałam przekwitłe kwiatostany. I zachęcam do uprawy arbuzów z całego serca. Spróbujcie Państwo. Zacznijcie od złota wolicy. Taka odmiana o żółtej skórze. Na naszym rynku. A się nieraz wybarwia bardziej lub mniej, ale jest najpyszniejszy. A to jest Sweet Siberian. A tu Georgia Rattlesnake. I wiele, wiele różnie wyglądających arbuzików. Do widzenia.